Drodzy Bydgoszczanie, mam wam parę rzeczy do powiedzenia. Sorry za mój niezbyt czasem dobry polski, ale wszystko. Jako, że jestem tylko Niemcem polskiego pochodzenia i mieszkałem kilka lat w Bydgoszczy jako student i byłem odwiedzić kiedyś moją ciocię, mogę wam powiedzieć jedno. Jesteście ukłamywani. Jesteście oszukiwani przez własne władze. Jeżeli myślicie, że Bydgoszcz się rozwija, to jesteście naprawdę w wielkim błędzie. Kupując tą propagandę tego śmiecia z ratusza prezydenta Rafaela Brzoskiego, który w ogóle tylko obiecuje wam złote góry, a sam kradnie, kradnie i kradnie. Opłaca sprzedajne szmaty na Facebooku, które usuwają negatywne opinie. Wierzcie mi, tych opinii negatywnych o Bydgoszczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wystarczy zobaczyć, jak taka kurwa jebana, mówiąc waszym pięknym polskim i po części w moim też polskim języku, bo mój dziadek był Polakiem, to można zobaczyć, jak ona. Kurwa jedna jebana, brudna ścierwa, pewnie kurwa seksu za mało ma. Szmaciarz jebany, kurwa, kiedyś mi jest dziwka, kurwa. Ochrapała ścierwa jebana, kurwa, a jeszcze nie mogę tego powiedzieć dobrze po polsku. Trudny język dla osoby, nawet co ma polskie pochodzenie. Chociaż ty suko na do Niemiec byś przyjechała, to by ci kurde zrobił dopiero numer. Scheiß Arschloch. Dobra, przepraszam, się zdenerwowałem, no. Na pewno świnie na Błyskiego głosowała, bo tylko takie elementy głosują, ale też głosuje wielu wspaniałych ludzi i powiem wam jedno, nie róbcie tego. Nie popełniajcie tego błędu, nie zostawajcie w tym mieście. To miasto schodzi na psy, nie widzicie tego, co się dzieje. Zaczynają się dla was wszystkich liczyć pieniądze. Stajecie się dla siebie wzajemnie zwierzętami, którzy nie potrafią już nic innego kochać, tylko pieniądze. Seks i dziewczyny dostają za kasę. Nie ma prawdziwej miłości między Bydgoszczynami już prawie. Czegoś takiego już u was nie ma. Wasze społeczeństwo wymiera, traci wartości. Bydgoszcz umiera śmiercią naturalną. Bydgoszcz idzie ku zagładzie. Jesteście naprawdę no krok o tym, żeby miasto wasze zginęło. Już w tej chwili macie Ukraińców i nikomu to nie przeszkadza. Oni zajmą wasze miejsce, gdy wy się pozabijacie, czy zrobicie sobie jakąkolwiek inną krzywdę. Myślicie, że Brzoski się tym przejmuje, że niedługo będziecie mniejszością narodową we własnym mieście. Bo nie przyjdą tylko Ukraińcy. Przyjdą też inne narodowości. Wielu z was ma niemieckie korzenie i dlatego apeluję do was, wyjeżdżajcie z tego miasta, bo jeżeli te oszusty z PO będą dalej rządzili, ja powiem wam tak, oni niczym się nie różnią od każdego polityka. Oni są takie same złodzieje jak nasi niemieccy politycy, ale ja powiem, że nasi niemieccy politycy chociaż troszkę starają się o to, żeby była u nas jako taka dobra gospodarka, żeby Niemcy się jako tako rozwijały, żeby była praca. Więc powiem krótko, przyjeżdżajcie do nas, emigrujcie z tego wstrętnego miasta. U was nie ma już perspektyw. Ci, którzy pracują dla Brzoskiego to mają kupę siana, a ci, którzy z was nie macie nic. Miało być miasto, z którego będziemy dumni, a jest po prostu dziura zabita dychami. Zobaczcie, jak Myślęcinek jest niszczony. No ludzie, obudźcie się. Przyjeżdżajcie do Niemiec, wielu was na niemieckie korzenie, wykorzystajcie to. Nie obiecuję wam, że będzie tu wszystko bardzo dobrze, bo nigdzie tak nie jest, ale na pewno atmosfera jest lepsza i perspektywy lepsze, jeżeli będziecie tutaj bardzo ładnie i dobrze pracować, to
Będziecie mieć tutaj naprawdę lepsze życie niż w Bydgoszczy. No nie widzicie, że stajecie się dla ciebie zwierzętami, ludzie. Wyjeżdżajcie po prostu. To nie jest dobre miejsce już więcej Bydgoszcz. Bydgoszcz zeszła na psy i widać to na każdym kroku. Bruski tylko tyje. Jego brzuch ciągle się powiększa od kłamstw, które wam serwuje na profilu Facebooka bydgoszcz.pl i innym. Po prostu trzeba to miasto opuścić jak najszybciej. Ja wam serdecznie życzę miłego weekendu i do widzenia w moim następnym blogu o tym, jak Bydgoszcz schodzi na psy. Naprawdę zastanówcie się to, co robicie, bo niedługo będziecie się wzajemnie zabijali na skinienie polityków. Nie możecie tak postępować. To naprawdę jest strasznie. Ja wam życzę miłego weekendu. Cześć.